cyklu pokazującym zabytki techniki północnej części województwa zapraszamy do Starej Kuźnicy w gminie Końskie. Znajduje się tam najdłużej funkcjonująca kuźnica wodna z młotem i miechem paleniskowym, przypomina Magdalena Weber, przewodniczka świętokrzyska. Obiekt, w którym pracował młot, rozpalane było palenisko, w którym rozgrzewano materiał i pod młotem przekuwano go na gotowe wyroby. W końcowej fazie wyrabiano tam głównie narzędzia ogrodnicze. W jakim to jest stanie obecnie? W tej chwili jest w stanie takim, że jest niedostępny dla zwiedzających. Nie możemy zajrzeć do wnętrza, a szkoda, bo kiedyś wchodząc do tej kuźni, w czasie odbywających się kuźnic koneckich, obiekt był specjalnie uruchamiany na te potrzeby. Rozpalane było palenisko wewnątrz, to rzeczywiście można się było poczuć jak w zupełnie innej epoce, bowiem rozpalone palenisko nie ma komina, dym nie wydostaje się kominem na zewnątrz, a po prostu dym wchodzi do wnętrza. Nie ma żadnego okna, więc przez rozwarte wrota, jak wchodziło się do starej kuźnicy, najpierw atakował nas dym, potem nasz wzrok przyzwyczajał się do tego, żeby zobaczyć we wnętrzu pracę kowala, który tam pracował. Przez wiele lat rodzina Niewęgłowskich opiekowała się tym zakładem i znana postać również tutaj w regionie świętokrzyskim dla nas długo, również kiedy obiekt stał się już obiektem zabytkowym, to opiekował się nim pan Adam Niewęgłowski, pseudonim Dziadek, który również działał w AK i też miał swoje zasługi tutaj dla ziemi koneckiej, bowiem często udzielał pomocy partyzantom i uciekinierom z obozów. Stara Kuźnica to jest też miejsce, które było napędzane wodą, bo tam do dziś jest piękny, malowniczy staw. Kuźnia wodna, więc musiało się znajdować blisko wody. Rzeka Młynkówka została tam spiętrzona, jest dziś malowniczy zalew, który przypomina właśnie o tym, że kiedyś niepozornej drewnianym budynku pracowała ta woda spiętrzona w zakładzie. Ona poruszała dwa drewniane koła wodne. Pierwsze koło wodne, nasiębierne, czyli biorące na siebie wodę, spadała na niego woda z góry, poruszało się i ono wprawiało w ruch ten młot naciskowy, który uderzał podobno aż 60 razy na minutę. Natomiast drugie koło wodne poruszało miechy skrzynkowe, czyli to były takie urządzenia, które wtłaczały świeże powietrze do paleniska i rozpalały ogień, które umożliwiało rozgrzanie materiału do przekucia. I te miechy skrzynkowe naprzemiennie pracowały, wtłaczając to powietrze i wprawiane były w ruch właśnie drugim kołem wodnym, na które spadała woda.